zaczekała na swoje baby. Zakładu karnego miejscowego, żeby im się nie nudziło za kratami, to sobie chodzą i zbierają śmieci. Każdy się musi przyjrzeć. No się spieli ładnie. Dzięki, Danek. Znowu się zderzyli. Ale to nie widać, bo jesteśmy za krzakami, ale no mają pecha ci, co jadą na południe. Jedziemy po benzynkę, zobaczymy. O, dzwoni, że nie ma wachy. A święta tuż, tuż. Nagrywam to 22 grudnia. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie z tym spalaniem. Wyświetla mi 14,3 litra na 100 km. Przejechaliśmy prawie 400 km. Trzybiegowa skrzynia. Ruszamy z dwójki, trójka, szóstka. Chciałem wam pokazać pick-upy, jakie przyszły do naszej firmy. Nowe Chevrolety 2500 Heavy Duty pick-upy, które są w wersji, no w takiej wersji warsztatowej. I to nie jest wersja, którą się kupuje dla siebie, żeby jeździć do kościoła, tylko kupuje się je do roboty. Więc co tu mamy? No, skóra, siedzenie. Chcieliby mechanicy. Tu są ze skaju siedzenia. Z tyłu widzicie, że zamiast tylnego siedzenia są półki na narzędzia, no bo to warsztatowa wersja, więc jest z tyłu zabudowany cały półkami, mimo że ma drzwi z tyłu, co jest no dużym udogodnieniem, łatwo się dostać do tych narzędzi. Z przodu no jakiś tam radio, nawigacji nie ma. Generalnie rzecz biorąc to taka no prymitywne, twarde plastiki, no ale wygląda porządnie. Tu na siedzeniach, tu się oczywiście rozkłada, wyłączyło mi się. Tu się rozkłada siedzenie trzecie, ale jest duża kanapa na trzy osoby, albo można złożyć, jest miejsce na drinki. Wyłączymy to radio. O, klimatyzacja oczywiście jest, ale klimatyzacja tylko no nie ma osobnej na lewo i na prawo, nie ma ogrzewanych siedzeń, no takich cudów nie ma, no ale okna otwierane elektrycznie. Co tu może więcej chcieć taki mechanik w pracy? Ważniejsze jest z tyłu. Z tyłu zamiast zwykłego balkonika są półeczki, no zamknięte w tym.
ale my się nie będziemy przejmować, tylko pójdziemy do takiego, w którym będą otwarte. Tu wam pokażę wersję pick-up. To znaczy tu jest taki sam, z przodu jest taki sam, ale z tyłu ma miejsce do zamontowania kompresora, na przykład do opon, miejsce na drabinę u góry. Można tutaj położyć. Oczywiście to można otwierać. Tu można imadło przykręcić na progu. No i z boku ma szafki. Szafki były otwarte w tym pierwszym pick-upie, także w środku tak samo jest zrobione półki. Półki na narzędzia. A tu jest wersja zamknięta tego. Firma Redding. Chyba od nazwy miejscowości Redding w Pensylwanii. No tu w środku są u góry półeczki tylko. I no i na podłodze można sobie zamontować co się chce. Wszystko to takie jest dość ogawe i prymitywne, no ale chyba to nie przeszkadza nikomu. A tu właśnie w środku półeczki, tu nawet jest wykorzystane miejsce nad kołem. Aha, tu jest dojście do osobnymi drzwiczkami. Można tutaj sobie poukładać narzędzia. Jeszcze jedne drzwi. Także wszystko jest wykorzystane jak się da. W środku tak samo. Narzędzia, półki na narzędzia. I wnętrze, wnętrze takie samo. Ile takie auto kosztuje? O, dowiemy się ile kosztuje. Taki pick-up kosztuje 35 tysięcy dolarów. Ale myślę, że to 35 tysięcy dolarów to może być tylko za samego pick-upa, bez tej nadbudowy z tyłu. No ale już troszkę ma przejechane. Już troszkę jest podniszczony, troszkę jest pordzewiały, jak widać. Więc się nie trzyma tutaj do śmierci takich sprzętów. O, tu coś otwarte, no ale wszystko, wszystko pozabierane, posprzątane. Te nie miały drzwi z tyłu. Silverado Heavy Duty, ale miały szmaciane siedzenia, a śmierdzi trupem. Z tyłu tak samo było. Półki na narzędzia były, tylko dostęp do nich był gorszy, bo nie było drzwi z tyłu, no ale wersja taka. Flaga amerykańska z jednej strony, a herb południowej Karoliny z drugiej. Ładnie z kamyczku ułożony. Jadą przysłowiowo w konia, co przygotowują czasami latami. Musimy zmienić troszeczkę kulturę relacji klient-bank. W tej chwili jest tak, że bank nam narzuca warunki, a my pokornie możemy tylko podpisać albo do widzenia i to jest taki kartel. Podobne spotkania frankowiczów odbyło się we wszystkich dużych polskich miastach, a zdjęcia z rynku głównego są na www.radiokraków.pl. Sześcioosobowa grupa narciarzy pochłonięta przez lawinę we francuskich Alpach. Ratownikom udało się odnaleźć 3 ciała. Wciąż poszukiwane są pozostałe osoby. Według nieoficjalnych źródeł grupa 6 doświadczonych... ...relacji klient-bank. W tej chwili jest tak, że bank nam narzuca warunki. Zrobił jeden w drugiego, nawjeżdżali, a my też jedziemy tu w kogoś. RC Drifter, dla Hioga nie wyłączył się live.
Jedziemy na stację benzynową. Pamiętacie, że robiłem regulację komputera pokładowego, który mi pokazywał fałszywe zużycie paliwa. Ciekawy jestem, czy to się naprawiło. Świeci rezerwa, jak widać. Mówi, że 27 mil przejedzie i że 14,4 litra na 100 km wyszło. Mam nastawione. Wszystko jest w milach, a zużycie paliwa mam w litrach na 100 km. No ale będziemy sprawdzać na stacji benzynowej, jak to będzie wyglądało. Benzyna super po 2,38 za galon, 2,39 za galon. Benzyna zwykła poniżej 2 dolarów za galon, no to jest 2 zł za litr. Niecałe 2 zł za litr. 15,3 galona nam weszło. Zobaczymy. Kwitek tu wydłubiemy. Wydłubiemy kwitek. Zobaczymy, jak to w przeliczeniu na normalne jednostki, jak to wychodzi. Ten kalkulator nasz. Kalkulator mamy tutaj. Przejechaliśmy 247,4. 247,4 mili dzielone na galony. Galonów było. Ile tych galonów mówił? Zapomniałem już. 15,297. 15,297 równa się 16,173. To jest zużycie w milach na galonie. Przelicznik jaki jest? 16,173. Pamiętajcie. 235 dzielone na 16,173, tyle było, tak? Równa się, i to jest zużycie w litrach na 100 km, 14,5 litra na 100 km, a wyświetlił mi 14,4 litra na 100 km, no czyli się o 1/10 pomylił, więc możemy przyjąć, że pokazuje dokładnie, tam 1/10 to nie jest wielka różnica, zwłaszcza, że to może być 14,49 na przykład, prawda, więc to może być pół dziesiątnej części, więc wydaje mi się, że jest, no nie jest to 30% jak przedtem, tylko jest to w miarę dokładnie. Zobaczmy, jak to wygląda w innych jednostkach menu. Tutaj sobie zmienimy na jednostki settings, na język i jednostki, zużycie paliwa w milach na godzinę. Dobra, to wtedy mamy 16,3, a nam wyszło 16,173. No, czyli tak jak mówiłem, po prostu o 1/10 mili na galonie się myli. To po jednym tankowaniu zobaczymy, jak to będzie dalej, bo jedno tankowanie to nigdy nam nie daje precyzyjnej odpowiedzi, więc trzeba to będzie. Już jest plus pół stopnia tylko. Powyżej zera, jeżeli termometr prawdę pokazuje.
już jest biało. Sypie. Zakręcić takiego śniegu. Dobrze, że wiatru nie ma i to wieje w naszą stronę, a nie w bok. Konrad 98. No w sumie racja, uśmiech. Gryzą. W szkole był gościem przyszły.